Przedstawię się. Anna Frąckowicz, przyjechałam do Państwa z Łodzi, do Pań. Na co dzień jestem pedagogiem w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania. Prowadzę właśnie tam pracownię tkaniny, którą rozumiem bardzo szeroko i staram się, żeby tą tkaniną, że tak powiem, zainfekować tych moich studentów, to znaczy tak pozytywnie zainfekować, żeby oni się tym zainteresowali. I żeby potem w warsztacie na przykład projektanta ubioru czy projektanta architekta wnętrz, żeby sobie potem stosowali tą tkaninę w taki swobodniejszy sposób. Jesteśmy wszystkie ubrane w tkaniny bądź w dzianiny albo w dzianiny i tkaniny i w zasadzie nie zdajemy sobie już z tego sprawy, jak bardzo bliski jest to obiekt, a ile zabiegów trzeba było zrobić, żeby to na siebie założyć, prawda? Ja natomiast tkaninę, że tak powiem, zgłębiam od strony właśnie dotyku, od strony właśnie tego chaosu, który jest na początku, od strony włókna. Zainteresowałam się właśnie czymś takim, czymś takim dokładnie, co pozostawili hydraulicy po swojej ingerencji w łazience na Akademii Sztuk Pięknych, tam gdzie akurat ja studiowałam rzeźbę i w którymś momencie mówię, bardzo ładny materiał, taka pakuła, ma swój piękny dotyk, taki ciepły, jest trochę taka może rozkołtuniona, jakaś taka dziwna, ale zaczęłam się zastanawiać nad tym, ja to po prostu podniosłam z podłogi, naprawdę podniosłam to z podłogi. I okazało się, że ta materia poprowadziła mnie w zupełnie niezwykły świat. Świat tkaniny połączonej z rzeźbą. Na warsztatach wykonałyśmy tkaniny i ten proces wykonywania tych tkanin był od samego początku aż do samego końca nadzorowany, ale z drugiej strony był wykonywany samodzielnie przez uczestniczki warsztatów. Rozpoczęłyśmy naszą pracę od projektowania tkaniny, a mianowicie wykonałyśmy bardzo proste projekty. W związku z tym, że jesteśmy na warsztatach, które mają nawiązywać do tradycyjnych tkanin rosyjskich, w tych tkaninach mamy bardzo określoną kolorystykę, mianowicie jest to biel, czerwień i czerń. Zaproponowałam uczestniczkom warsztatów, żeby wzięły tylko i wyłącznie te dwa kolory, ponieważ biel kartki już nam wystarczyła, była tym trzecim kolorem i żeby wykonały najprostsze projekty, geometryczne czy też jeszcze prostsze, tutaj mamy geometryczne, tutaj mamy zwykłe pasowe układy i panie wykonały samodzielnie właśnie takie piękne projekty. Dlaczego wykonywały je samodzielnie i dlaczego nie odwzorowywałyśmy tego, co jest? Dlatego, że proces twórczy, on rozpoczyna się od samego początku w głowie i niedobrze jest, kiedy proponujemy komukolwiek odwzorowywanie czegokolwiek, bo wtedy jest to takie umniejszanie swojej inwencji, więc tutaj pozwoliłam na to i wydaje mi się, że dzięki temu potem wykonywanie takich swoich własnych projektów jest dużo bardziej ciekawe niż odwzorowywanie czegokolwiek. Po wykonaniu tych projektów przymierzyłyśmy te projekty razem ze sobą i dokonałyśmy pewnego wyboru
który projekt z którym dobrze wygląda. Stworzyłyśmy taki ciąg, logiczny ciąg. Wtedy nam się wydawało, że on jest logiczny. Zaraz go zweryfikujemy w momencie, kiedy tkaniny zostaną już odcięte z krosien, ale wtedy uznałyśmy, że pewne elementy tutaj tych projektów pasują do siebie i już mogłyśmy przystąpić do tkania. Tkanie rozpoczyna się w momencie, kiedy mamy nasnutą osnowę, czyli pierwszy moment to jest wzięcie krosna w ręce i nasnucie osnowy. Te osnowy też nie były jednorodne, ponieważ, tak jak mówię, kolorystyka rosyjskich tkanin jest różnorodna, ale bardzo określona, czyli miałyśmy do wyboru albo białą, albo czerwoną, albo czarną osnowę. Panie tutaj uczestniczki warsztatów spojrzały na swoje projekty i podjęły świadomą decyzję, którą osnowę wybierają. I po wyborze tej osnowy przystąpiły sobie do snucia krosien. Po nasnuciu krosien nastąpił już właściwy proces tkania. Po wytkaniu tkanin odcinamy je z krosien, zawiązujemy ze sobą osnowy, żeby tkanina się nie rozpadła i teraz też przystąpimy do ciekawego procesu łączenia tych tkanin ze sobą i już ozdabianie gotowej sukni, która została przywieziona. Tutaj jest to gotowa suknia, taka surowa, która jest dokładnie takim odwzorowaniem rosyjskiego sarafanu, czyli takiej sukni bardzo popularnej w Rosji, właśnie z dopasowaną do talii. Na górze jest ona dopasowana, dołem jest bardziej rozkloszowana i posiada właśnie taki charakterystyczny pas, który w tej centralnej części sukni tworzy taki bardzo mocny akcent. Te nasze tkaniny właśnie będą tym akcentem środkowym oraz też kilka tkanin będzie naszytych na rękawy. Czyli w takich tradycyjnych miejscach, gdzie sarafany właśnie są bardzo mocno, pięknie, ornamentalnie ozdobione.